Dzień dobry, Jacek Porzecki, gościox.pl. Spotkaliśmy Woja, proszę Państwa, po walce. Janusz Czcibor Ligocki, można by tak powiedzieć, tak? Tak. Dzień dobry. A właściwie Sława powinienem się przywitać, jak to na Słowenina przystało. Właśnie, dlaczego Czcibor i co, o co chodzi z tym strojem? Co to jest? No to jest tak naprawdę moja wielka pasja od kilkunastu lat, którą staram się poszerzać. Działam na polu ruchu rekonstrukcji historycznej wczesnego średniowiecza. Ruch rekonstrukcji historycznej to jest taka, można powiedzieć, duża społeczność, taki bardziej ruch społeczny, dzielący się na jakieś tam segmenty, prawda, różnego rodzaju epoki. Tak? Mamy Rzymian, mamy II wojnę światową, I wojnę światową, są odtwórcy czy rekonstruktorzy czasów szlacheckich, a myśmy się osadzili w czasach wczesnego średniowiecza. Tak, i tutaj ten teren, tak. Gołęszyce. Znaczy, wy nazywacie się Gołęszyce, tak? A ród to Gołęszyce, czy jak to było? Dokładnie to wygląda w ten sposób. Historycznie rzecz biorąc, ród jako najbardziej podstawowa jednostka społeczna i tak żeśmy przyjęli, dlatego też nasza grupa rekonstrukcji historycznej, czy tam odtwórstwa, nazywa się właśnie ród z Gołęszyc. Oczywiście z przedrostkiem cieszyński, ponieważ jesteśmy stąd i chcemy te tereny też mocno promować na różnego rodzaju wyjazdach. Nasz piękny gród piastowski, może też dlatego właśnie wczesne średniowiecze, bo Cieszyn to jest takie miasto, które ma taki historyczny potencjał, że nas to jakoś tam urzekło kilkanaście lat temu jako całej ekipy. Początkowo nazywaliśmy się Drużyna Słowian i Wikingów Gołęszyce, ale drużyna jako formacja raczej militarna stała się zbyt wąska dla nas, ponieważ miejsce w naszej ekipie znaleźli też rzemieślnicy, osoby, które zwyczajnie są mieszkańcami, obozują z nami, oczywiście osadzeni również w historycznych realiach, znaczy odtworstwa historycznego. No i stąd właśnie ten mój strój, on jest wzorowany na różnego rodzaju ikonografii. No właśnie, bo wczesne średniowiecze to było tak dawno temu, że też trudno znaleźć takie źródła, na których możecie bazować bardzo, żeby odtworzyć, jak wyglądali, jakie mieli zwyczaje ludzie z tamtych czasów, więc to jest na pewno trudność. I trudno, i nietrudno. Tak naprawdę z jednej strony odległość czasowa od tamtych czasów się oddala, tak? A z drugiej strony techniki i możliwości archeologiczne się poszerzają i jest taka możliwość, że po prostu możemy się więcej dowiedzieć dzisiaj, aniżeli na przykład 30 lat temu. Gdzie 30 lat temu, no może już 30, ale 50 lat temu ruch rekonstrukcji historycznej nie istniał, na pewno nie w Polsce. Więc jakby rzeczywiście jest to też trudne z drugiej strony, bo tak naprawdę to, co mam na sobie, to jest wzorowane na tym, co gdzieś żeśmy odkopali, gdzieś żeśmy widzieli na ikonografii, jakieś skąpe przekazy pisane ludzi współczesnych dla Słowian, którzy odwiedzali te tereny, tacy ludzie jak geograf bawarski, czy też różnego rodzaju misje chrystianizacyjne, Cyryli, Metody. To są osoby, które gdzieś tam próbowały spisywać te realia, które napotykali w tamtych czasach. No a my teraz staramy się to w jakiś sposób zrekonstruować czy odtworzyć. Wspomniałeś o tym, że uczestniczycie w różnych wyjazdach, zlotach, festiwalach. Gdzie byliście jako ród z Gołęszyc? Myślę, że nie miałoby sensu tak naprawdę rekonstrukcja historyczna, jeżeli byśmy to robili tylko dla siebie i ze sobą, ponieważ jednym z głównych nośników rekonstrukcji czy też odtwórstwa historycznego i jednym z naszych głównych celów jest to, że chcemy krzewić historię i promować historię, która dzisiaj można powiedzieć przez młodzież nie jest żywą lekcją historii pokazywaną. Staramy się jak najbardziej. No więc tak, jeździmy na różnego rodzaju wyjazdy historyczne. Ja akurat w zeszłym roku, od półtorej roku, miałem taką lekką pauzę ze względu na obowiązki rodzinne, dzieci, praca zawodowa. O której później będziemy mówić. To dobrze, zostawmy sobie to na później. Jasne, więc jakby jeździmy na różnego rodzaju właśnie wyjazdy historyczne, takim największym festiwalem, na który udało nam się kilka razy być, w moim przypadku już to jest kilkanaście razy, to Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie. To taki chyba, można powiedzieć, największy festiwal Słowian i Wikingów, myślę, że w Europie, chociaż nie mam pewności stuprocentowej. Tam jest bitwa wojów, w której uczestniczy w tej chwili, z tego co mi się udało dotrzeć do jakichś statystyk, to około 600... Tak, chociaż nie jest to moim jakby głównym zajęciem w rekonstrukcji historycznej. Moim głównym zajęciem to jest raczej odkopywanie, odtwarzanie obyczajowości i wierzeń słowiańskich.
co wydaje się być dość trudne. Mhm, tak, ale właśnie przy okazji, przerwę Ci na moment, bo mówisz o wierzeniach słowiańskich. Wiem, że będzie wydarzenie 19 października. Gdybyś mógł teraz powiedzieć, bo to się wiąże jakoś, prawda? Bo będziesz mówił o czym? To będzie prelekcja multimedialna, którą zatytułowałem Życie duchowe Słowian w czasach przedchrześcijańskich. Żeby celowo nie użyłem słowa pogańskich, ponieważ no, poganin to jest takie słowo dosyć pejoratywne, które znaczy tyle samo co wieśniak. A ja uważam, że akurat Słowianie ze swoim dość skomplikowanym systemem wierzeń, mając już nawet, bo do tego się udało dotrzeć współcześnie, swój mit kosmologiczny, który jakby traktuje o ich wizji powstania świata, no to byli ludzie, którzy naprawdę nie byli takimi barbarzyńcami, jak się powszechnie uważało jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdzie tak naprawdę uważało się, że Polska i chrześcijaństwo w Polsce to Mieszko I, 966 rok. A u nas wcześniej. Na tych terenach? Tak. Myślę, że, znaczy myślę, jestem przekonany o tym, że około 100 lat wcześniej tutaj chrześcijaństwo już mogło, przynajmniej te zalążki chrześcijaństwa mieć miejsce. Ze względu na to, że Wielkie Morawy już, o ile się nie mylę teraz, to warto sobie później sprawdzić, no z głowy mówię, to już 863 rok, kiedy Wielkie Morawy zostały schrystianizowane. Później Świętopełk też robił swojego rodzaju wyprawy już jako chrześcijanin, wielkomorawski władca, tak? I powiedz mi, wracając na chwilę do tych festiwali i różnych miejsc, gdzie się pokazujecie, gdzie walczycie, gdzie jesteście tą żywą lekcją historii, to też słyszałem, że mówicie trochę językiem naszym, tutaj po naszemu, gwarą. Staracie się zalążki, tak, troszeczkę przynajmniej tej gwary pokazać. Jak najbardziej, oczywiście, że chcemy to przemycić ze względu na to, że jednym z celów naszych jest promocja historii szeroko rozumianej, historii wczesnego średniowiecza i tego, co no, dzisiaj się nie uczy w szkołach tak naprawdę, ale też no, nie tylko nie ukrywamy, ale chełbimy się tym, że jesteśmy z Cieszyna i tutaj z tych terenów, ponieważ w naszej grupie rekonstrukcji to nie tylko cieszyniacy, ale tutaj z okolic, na przykład z Goleszowa, jest Bogudar, jest parę osób z Pogwizdowa, są osoby, które, no, to nie tylko Cieszyn, ale to, co nas łączy właśnie, to ta gwara tutaj. Staramy się tą gwarę właśnie w jakiejś tam części, na ile się da, stosować na naszych wyjazdach. Co to czasami wynika dość śmiesznie z tego bo, i komicznie, bo kiedy któryś z nas woła tam kaj może rozum, albo pójdź po tej ceście, no to ludzie, którzy są z nami z innych drużyn, zastanawiają się, o co nam chodzi i czy my jesteśmy Polakami. Kiedyś na Wolinie z jednym naszym właśnie przyjacielem no, używaliśmy gwary przez cały wieczór i mieliśmy z tego my ubaw i ci ludzie, którzy patrzyli na nas, też mieli ubaw, bo oni nas rozszyfrowywali, a my staraliśmy się to zaszyfrować. Tak. Także no, to też ciekawe. Bardzo dobrze. Ciekawy moment. I walczycie i pokazujecie też pewnie kuchnię, tak jak powiedziałeś, wierzenia. Ty jesteś trochę odpowiedzialny za te wierzenia, tak? Tak. Słyszałem też, że twoja córka czasami bierze udział. Tak, w zeszłym roku była pierwszy raz, o ile się nie mylę, na zlocie Bałtów, Słowian i Wikingów w Drohiczynie, czyli na Podlasiu. Moja córka będzie miała niedługo 4 lata, czyli wtedy miała już 3 lata. I świetnie, że pokazujesz jej świat bez komputera, bez prądu, bez telefonu, bez telewizji. To taka naczelna dewiza. Właśnie chodzi nam o to z żoną, która też jest aktywna w ruchu rekonstrukcji historycznej, bo myślę, że gdyby ona nie była, to raczej byśmy mieli problem, żeby się zaangażować w rekonstrukcję w 100%. Więc bierzemy oczywiście nasze dzieci, no teraz mamy jeszcze młodszą córkę, która ma już pół roku ponad, ale już była z nami w tym roku na pokazie w Kończycach, był dzień mundurowy, tam nas zaproszono i w Kończycach małych, tam przy zameczku właśnie mieliśmy pokaz i moja córeczka była na tym pokazie, ale też mój brat z kolei, który też jest aktywny w ruchu rekonstrukcji historycznej i on jest bardziej odpowiedzialny właśnie za walkę, zresztą w naszej ekipie. Ma dużo blizny? Bo ty nie wiem. Ma tu przy okiem blizny, no ja też niewiele. No Lajos, taki chłopak, kolega, przyjaciel, który odtwarza Węgra, to on ma więcej blizn niestety kiedyś. No tak to jest, proszę Państwa. Jak się walczy, to trzeba ponosić. Tak to działa. Konsekwencje. No, wracając do głównego tematu, no to rzeczywiście dzieci, kiedy ja mam niesamowitą jakby radość z tego, że moje dziecko, będąc ubrane w historyczne ubranie, lniane, przede wszystkim się gdzieś tam no, otwiera na ten świat bez tej wszechobecnej, bez tych wszechobecnych multimediów, gdzie jak ja widzę, jak ona bierze patyk i dziubie do błota i bawi się tym, to ja sobie przypominam siebie samego sprzed kilkudziesięciu już lat, tylko że wtedy nie było tego, co dzisiaj jakby nas, no można powiedzieć, przytłacza. Tak, to dobrze, że mamy taką alternatywę, że dajecie taką alternatywę, że pokazujecie
życie w dawnych czasach. A chciałbyś się przenieść tam do czasów Dobrawy i tak dalej i mieszka i... Myślę, że tak. Tak? Chociaż nie wiem, czy na stałe. Chciałbyś mieć łączność. Chciałbym mieć łączność ze względu na to, że no jestem też jakby, no jestem w tym świecie na co dzień, jestem, nie wyglądam tak, ja tak nie chodzę do pracy ubrany, nie, tak. Raczej tylko na właśnie wyjazdy historyczne, ewentualnie treningi lub jakieś takie inne, ale wszystko co związane z historią, to jakby pomaga mi, no ja ubierając te ubranie, dla mnie ten pancerz, bo to jest lekki pancerz bojowy, nazywa się przeszywanica, jest swoistym wehikułem czasu. Kiedy ja się w to ubieram, kiedy gdzieś komórka ląduje w kredensie, gdzie samochód gdzieś jest zaparkowany daleko i ja przychodzę do obozowiska, gdzie jest ognisko, gdzie jest, nie ma jakichś tam szklanek, kubków, takich rzeczy, tylko to wszystko jest gliniane. Jak najbardziej staramy się odwzorować oczywiście epokę, to jest dla mnie jakby taka odskocznia od tej rzeczywistości, która no, myślę, że każdego z nas przynajmniej w części przytłacza na pewno. Ostatnie pytanie. Do tej części, tak? Bo powiedziałeś, że inaczej teraz chodzisz do pracy, prawda, tak. Nie w tym stroju, to zaraz pokażesz, jak chodzisz do pracy na co dzień. Jasne. W 2019 roku. Natomiast ostatnie pytanie, gdybyś się przeniósł do tamtych czasów, do tych, w których teraz jesteś, to co byś robił, żeby przeżyć? Jaki zawód, z czego byś żył? No. Oczywiście, że trudno mi jest teraz jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co my dzisiaj prezentujemy jako rekonstruktorzy, no to jest tylko wycinek. I rzeczywiście, no my po skończonym festiwalu wskakujemy w ciuchy współczesne. My się śmiejemy, że wtedy odtwarzamy współczesnych 21-wiecznych, tak? Myślę, że na pewno bym próbował polować. Myślę, że na pewno bym próbował żyć z cyklem dnia, pór roku, bo wtedy przecież zegarków nie było. Tak, dobrze, ale kalendarz masz teraz taki, jak obowiązuje w dzisiejszych czasach, czy taki jak Słowian? Tak. Dobrze, to w takim razie poproszę Cię o przebranie się, dobrze? I będziemy rozmawiać o Twoim codziennym zajęciu teraz. Jasne. W 2019 roku. Ja sobie może coś wezmę, ten ciężki hełm. I miecz, Dobrze, to w takim razie tak. A ja sobie dobrze, to zaraz przebierz podejdę. Się i do zobaczenia. Do zobaczenia. Powrót. Do przyszłości, nie, do teraźniejszości. 2019, Janusz Ligocki, w dalszym ciągu naszym gościem. Witam ponownie. Tak. To teraz, tamto to była pasja, która jest odskocznią od codziennej pracy, którą wykonujesz, to jest kurator. Tak. Sądowy. Tak, ja jestem zawodowym kuratorem sądowym, pracującym na stałe w jednym z zespołów kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego w Cieszynie tutaj. I nie jest to, wydaje mi się, łatwy kawałek chleba. Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że moja praca jest drugą moją wielką pasją, z której czerpię dużą satysfakcję. Gdyby tak nie było, to pewnie bym się zajmował czym innym zawodowo, czymś, co byłoby tylko wycinkiem mojego życia, a niestety będąc kuratorem sądowym trochę muszę żyć czasami nie swoim życiem, życiem też swoich podopiecznych. Ja jestem kuratorem rodzinnym i dla nieletnich sprawców czynów karalnych lub zdemoralizowanymi. Więc jakby no tutaj na tym polu no już teraz zawodowo staram się no wywiązywać jak najlepiej potrafię z obowiązków. Trudne przypadki. Tak próbuję szperać teraz w pamięci, chyba nie ma łatwych. I to jakby jest każdy dzień. No dla mnie najtrudniejsze przypadki to są takie, kiedy dzieci doznają różnego rodzaju krzywd, przemocy od swoich najbliższych, czyli rodziców. I to są chyba takie najtrudniejsze momenty w pracy zawodowej, gdzie tak naprawdę nie mamy gotowego szablonu, jak takiego człowieka, tego mówię o tym rodzicu, tak, jakby spowodować i zmotywować do tego, żeby on po prostu przestał robić to, co robi. Tak? To są bardzo trudne sprawy ze względu na to, że no, wchodzi tutaj jakby cały szereg i przekrój dysfunkcji, które w naszym społeczeństwie funkcjonują. Począwszy właśnie od nadużywania alkoholu, czy też wprost mówiąc alkoholizmu, poprzez różnego rodzaju zaniedbania po prostu, a kończąc na przemocy, a pewnie mógłbym wymieniać tak, ażby się skończył dzień. Mhm. Tak, ja słyszałem o pewnej kobiecie, która przyszła do pracy i tego samego dnia jako kurator nie żyła.
Tak, no to są te takie najtragiczniejsze przypadki w naszym zawodzie. Koleżanka ze Środy Śląskiej, ona była akurat kuratorem społecznym, to jest troszeczkę trochę inna funkcja, natomiast uprawnienia i zadania są te same co kuratorów zawodowych. No poszła w teren, jak my to nazywamy, do podopiecznego, już nie wróciła, została zabita. Do tej pory nie wykryto sprawców albo nie ujawniono tego, kto to zrobił, więc jakby no... Jest to o tyle trudne też, że my idąc w teren, często chodzimy po zmroku, bo różne pory roku są, w różne środowiska. Nie, z reguły, znaczy zdarzają się wizyty zapowiedziane, jeżeli mamy jakieś zadanie do wykonania i potrzebujemy, żeby ten ktoś, do kogo idziemy, wiedział o tym, bo trzeba coś technicznie zrobić. Natomiast doktryna jest taka, żeby wizyty były niezapowiedziane po to, żeby zastać podopiecznych w możliwie najbardziej naturalnych warunkach, żebyśmy mogli, my jako kuratorzy, często o nas się mówi, że jesteśmy oczami sądu, żebyśmy my jako kuratorzy w sprawozdaniach swoich do sądu, który będzie przecież orzekał o danej rodzinie, no mogli jak najpełniej powiedzieć i pokazać, jak jest, po to, żeby sąd mógł dobrać te, w moim przypadku rodzinnym, środki wychowawcze, jeżeli chodzi o nieletniego, najlepsze, jakie można, albo ewentualne zarządzenia opiekuńcze, jeżeli mówimy o sprawach typowo rodzinnych. Twoja praca to taka walka z wiatrakami, czy jest dużo satysfakcji? Jak to wygląda? Bo wydaje mi się, że to jest tak trudny kawałek chleba, że nasz program musiałby mieć drugą część, żebyśmy porozmawiali wnikliwie o Twojej pracy. Nie chcę jakoś tak spłaszczać jej w żaden sposób, jasne, tak? Uczynić jej płaskiej, więc chcę tak zapytać, jak wygląda taki Twój dzień pod tym kątem, czy to jest satysfakcja, czy czasami czujesz, że walczysz z wiatrakami? Ja myślę, że to tak naprawdę tych zmiennych jest tak dużo, że mógłbym powiedzieć znowu i tak i nie. To znaczy walka z wiatrakami jest taka, że myślę, że ta praca się nigdy nie skończy, bo dysfunkcje w różnych czasach, w różnych momentach funkcjonowania nawet naszego kraju, ponieważ my jako kuratorzy jesteśmy istotnym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, to myślę sobie, że tak, że no, to taki wiatrak, który zawsze się będzie kręcił. Natomiast satysfakcja, no, jak powiedziałem na początku, bez tego myślę, że nawet gdybym próbował być kuratorem, to nie byłbym dobrym kuratorem. Nie wiem, czy jestem dobrym kuratorem, to oceniają moi przełożeni i pewnie też podopieczni. Natomiast bardziej chodzi o to, że no, staram się tą satysfakcję z tej pracy czerpać, bo jak się coś uda, jak się wyprowadzi, że tak powiem, jakąś rodzinę, mówiąc, no, trochę spłaszczając oczywiście na prostą, oczywiście we współpracy z tą rodziną, bo inaczej by tego się nie udało zrobić, no to rzeczywiście jest to taka satysfakcja, która buduje, napełnia te akumulatory kuratorskie i staramy się iść. Fakt jest też taki, że my idąc w teren, mamy przy sobie zeszyt w twardej okładce, czasami nie, i długopis. Tam, gdzie policja... A przydałby się czasami miecz. Czasami by się przydał miecz, ale do obrony oczywiście, nie do ataku, to tak z uśmiechem. Natomiast tam, gdzie policja, czasami idą we dwóch pod bronią, no to my idziemy często sami, właśnie z tym zeszytem w twardej okładce, którym można się ewentualnie ochronić, gdyby jakaś agresja ze strony podopiecznego była zastana, że tak powiem, na miejscu, bo tak naprawdę my nigdy nie wiemy, kiedy i co zastaniemy. Pozornie podopieczny, który jest spokojny, w dany konkretny dzień może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i wtedy rzeczywiście no, może być niebezpieczne. Oczywiście my jako kuratorzy staramy się ważyć te miejsca i prosimy często o pomoc policję, o asystę w naszych czynnościach, szczególnie jeżeli to są takie czynności, no, które dla rodziny, w percepcji rodziny, tych dysfunkcyjnych ewentualnych rodziców, no, są tragicznymi sytuacjami, mówię tu o odebraniu dziecka na przykład. Na przykład. Janusz, ja muszę kończyć, natomiast chciałbym jeszcze kiedyś Cię zaprosić do programu, gdzie moglibyśmy porozmawiać właśnie o tych bardzo trudnych przypadkach i na przykład o tej kwestii odebrania dziecka. Jak najbardziej. W takim razie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję serdecznie. Życzę dużo satysfakcji. Dziękuję. I dobrego dnia. Dobrego dziękuję. Dnia. Naszym gościem był Janusz Ligocki.